Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie i mam tutaj łakomy kąsek dla wszystkich graczy. Jest to najnowsza myszka firmy Gigabyte serii Aivia Uranium. Jest to mysz bezprzewodowa ze specjalną bazą. Za chwilkę przyjrzymy się temu dokładniej. Teraz zobaczmy jeszcze, czego dowiemy się z opakowania. No i mamy dane techniczne. Laserowy sensor Twin Eye o rozdzielczości aż do 6500 dpi, czyli zadowalający nawet dla najbardziej wymagających graczy. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz. Maksymalne przyspieszenie 50G, czyli lepiej niż w standardowych myszkach gamingowych, ponieważ tam często wynosi 30G. Maksymalna prędkość śledzenia 150 fpsów. Aż 10 programowalnych przycisków. Wymiary myszy, jeśli kogoś by interesowały, bo też często pytacie o wymiary, tak więc przyjrzyjcie się. I żywotność baterii, albo 50 godzin cyklicznego, ciągłego grania, albo 2 tygodnie normalnego użytkowania. Na dole mamy także informację, iż takie faktyczne DPI to 5600, natomiast 6500 to DPI emulowane programowo. No i wsparcie dla systemów Windows XP, Vista, 7 i 8. Także zawartość opakowania. Z drugiej strony widzimy ilustrację pokazującą stację Macro Ghost Station oraz samą myszkę. Wielu graczy uważa, iż myszki bezprzewodowe nie do końca nadają się do szybkich gier, takie jak FPS-y. Zobaczymy na przykładzie tej myszki, czy tą teorię da się opalić. Zrobimy dokładne testy, sprawdzimy częstotliwość próbkowania, czas reakcji, czy faktycznie jest to 1 milisekunda i wtedy będziemy wiedzieć, czy jednak da się grać myszką bezprzewodową na takim samym poziomie, jak w przypadku myszki kablowej. No i z tyłu mamy ilustrację, jak ten cały system z tą bazą działa. Mamy tutaj przeróżne informacje na temat myszki, częstotliwości odświeżania, DPI, oś X, oś Y, profile itd. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie suche dane z opakowania. A teraz zobaczmy to tacuszko. Zobaczmy, wszystko jest w dużym czarnym pudełku z napisem Aivia. No i widzimy już ten cud techniki współczesnej, czyli bezprzewodową myszkę dla graczy. Ona w tej chwili jest jeszcze dociążona bateriami, więc nie ma jeszcze takiej swojej pełnej wagi. No i jeśli chodzi o taką wstępną przymiarkę, to powiem Wam, że jest naprawdę ciekawie. Zobaczcie, myszka jest wysoka, dość długa, no i wyprofilowana typowo pod gracza praworęcznego. Mamy takie zagłębienie na kciuk. Z tej strony mamy też taki wyprofilowany element na palec. No i same przyciski są naprawdę duże. Przy okazji pracują dość cicho. Zobaczcie, wszystkie przyciski dodatkowe, czyli w sumie mam tutaj 10 przycisków, są wykonane z takiego przypominającego metal plastiku. Oczywiście to tylko taka powłoka, ale fajnie wyglądają. Nadają myszy takiego surowego wyglądu, jakiegoś robota, cyborga. Fajnie to wygląda. Mamy opis tych przycisków. Są też dość ciche. Tu na bokach co prawda nie mamy gumy, ale chwyt jest dość pewny. Rolka jest duża. Przemieszcza się dość swobodnie. Działa jako przycisk i działa także na boki, co raczej dość rzadko spotykam w myszkach gamingowych. I z przodu mamy jeszcze wejście na podładowanie baterii, które z tego co wyczytałem powinny być w komplecie. Zwróćmy uwagę jeszcze na ślizgacze. To jest oczywiście sam sensor Twin Eye i ślizgacze. Jeden duży z przodu i takie pomocnicze trzy z tyłu. Wydają się być w porządku, oczywiście testy pokażą. Mamy włącznik, wyłącznik oraz przycisk do łączenia bezprzewodowego z bazą. No dobrze. Oto sama myszka. Patrzymy dalej. Ok, wyjąłem już wszystko z kartonika. Tu mamy tą samą stację Ghost do programowania myszki. No, wygląda całkiem ciekawie. O! Już widzę kolejną fajną rzecz. Podnosimy ten ekranik, wyświetlacz i mamy
rozciągliwy kabelek, a działa bardzo fajnie. Rozciąga się, blokuje, a następnie zwalniamy blokadę, wjeżdża z powrotem. Dzięki temu możemy podładować myszkę. Bardzo fajny patent. No i ta stacja posiada dość gruby kabel w oplocie. I mamy tutaj, moi drodzy, dwa pozostałe wtyki USB. Oczywiście szczegóły będą w recenzji, co do czego służy. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak ta część będzie się sprawowała, ponieważ jak działa myszka bezprzewodowa, każdy wie, ale coś takiego jest nowością. Powiem Wam jeszcze, bo chyba nie wspomniałem o tym, cena tego zestawu będzie wynosiła około 350 zł, tak więc nie jest to myszka najtańsza, no ale oczywiście zobaczymy w testach, co potrafi. I jeszcze mamy tutaj jakieś akcesoria, rzucimy szybko okiem. Ok, szmatka do czyszczenia sensora. Instrukcja użytkownika. Mamy opis wszystkich przycisków, funkcji stacji makro, także opis, co pojawia nam się na wyświetlaczu tej stacji. Ok. Poza tym oczywiście takie bileciki, jakieś podziękowania, zaproszenie do rejestracji i tak dalej. O, zobaczcie, miła niespodzianka, wymienne ślizgacze zapasowe. A w sumie dopiero teraz zauważyłem, zobaczcie, faktycznie w koło samego sensora jest też taki okrągły ślizgacz. No, ciekawe. No i ostatnia rzecz, dwa akumulatorki o pojemności 2100 mAh. No, tak jak czytaliśmy na opakowaniu, powinny starczyć na około 50 godzin ciągłego grania. Czy tak będzie? Oczywiście zobaczymy, ale są to po prostu zwykłe baterie ładowalne, więc jeśli mamy jakieś bardziej sprawdzone, o większej pojemności i tak dalej, nie ma chyba problemu, żeby zamontować w tej myszce i grać po prostu dłużej bez ładowania. No cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie tego pierwszego rzutu okiem na tą naprawdę bardzo ciekawą myszkę. Zapraszam Was za jakiś czas na pełne testy. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!